Jak dobrze się modlić? Jak dobrze się modlić? To jest temat bardzo ważny. Myślę, że jeden z najbardziej istotnych tematów w naszej wierze, bo żeby wzrastać w wierze, żeby przybliżać się do Boga, żeby się uświęcać, trzeba się modlić, porządnie modlić. I bardzo często ludzie zadają takie pytania nam, księżom. No, proszę księdza, jak się mamy modlić dobrze? Sami sobie zadajecie pytania. No, czy ja się dobrze pomodliłem na tej mszy świętej, na tej majówce, na tym różańcu? Więc to jest, moi drodzy, ważna rzecz. A można modlić się źle. Święty Jakub powiedział takie zdanie, zapisał takie zdanie. Modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz. No, a Pan Jezus w ogóle kiedyś powiedział bardzo ciekawe zdanie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Czyli dał wskazówkę, jak się nie modlić. I pierwszą rzeczą, o której trzeba sobie dzisiaj powiedzieć, to jaki jest cel naszej modlitwy. Po co w ogóle my się modlimy? I odpowiedzi było bardzo dużo. Ktoś powie, że no proszę księdza, bo chcę sobie coś wymodlić, zdrowie, siły potrzebne, błogosławieństwo Boże, bo chcę porozmawiać z Panem Bogiem, nawiązać z Nim kontakt, wyprosić coś. No i myślę, że to są bardzo dobre odpowiedzi, ale nie najlepsze, nie na szóstkę. Na szóstkę to byłaby taka odpowiedź, że potrzebuję Ducha Świętego, potrzebuję przemiany. Jest taka fajna scena, którą myślę, że wszyscy znamy. Przemienienie na górze Tabor. Pan Jezus się przemienił na górze Tabor. Byli tam tacy uczniowie, Piotr, Jakub i Jan. I kiedy się bierze do ręki Pismo Święte, zwłaszcza grecki przekład, czyli oryginał, prawdziwe Słowo Boże, bo my to mamy przekład Pisma Świętego, to widzimy, że tam to słowo przemienił się jest właściwie w stronie biernej. Metanoje, metanoitem w języku greckim. Nie chodzi o to, że on się sam przemienił, ale że został przemieniony przez Ojca. I moi drodzy, o to chodzi na modlitwie. Żebyśmy byli przemieniani, uświęcani. Kościół prawosławny, wschodni, nawet powie bardzo odważnie, że w tym chrześcijaństwie i w życiu modlitwy chodzi po prostu o przebóstwienie. Ty masz być przebóstwiony. Więc, moi drodzy, to jest najważniejszy cel modlitwy. Jasne, te wszystkie nasze intencje, które nosimy w sercu, nasze potrzeby, zdrowie, pieniążki, uczczenie świętych, to wszystko jest potrzebne. Uwielbienie Pana Boga, to też jest bardzo ważne, ale przede wszystkim nasza przemiana wewnętrzna. Nasza wewnętrzna przemiana. Jak się, moi drodzy, modlić? Wzorem są dla nas modlitwy przede wszystkim święci, ale warto dzisiaj zatrzymać się nad pierwszymi chrześcijanami, bo to od nich się trzeba uczyć tego, jak oni się modlili. Dlaczego? Ponieważ no, oni mogli podglądać Pana Jezusa. Pierwsi chrześcijanie, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, czytamy taki ciekawy fragment. Dzieje Apostolskie czytamy właśnie w tym okresie, w którym teraz się znajdujemy. Ciekawy fragment, który właśnie mówi o modlitwie również. Wszyscy postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się. A wszystkich ogarniał lęk, gdyż apostołowie czynili wiele cudów i wiele znaków. Codziennie jednomyślnie gromadzili się w świątyni, łamali chleb po domach, wielbili Boga, a wszyscy ludzie odnosili się do nich życzliwie. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Widzimy tutaj trzy rzeczywistości. Pierwsza jest taka, że ci pierwsi chrześcijanie według dziejów apostolskich żyli, postępowali zgodnie z nauką apostołów, czyli po prostu głosili sobie Ewangelię. Po drugie, gromadzili się raz w tygodniu na łamaniu chleba. To jest Eucharystia. Ja nie rozumiem tych chrześcijan, którzy nie wierzą w Eucharystię, we mszę świętą. To od początku było, już w dziejach apostolskich jest zapisane. Później święci III wieku, IV, V umierali za Eucharystię. Byli zabijani ze względu na Eucharystię, na wiarę w Eucharystię również. Więc Eucharystia jest taką podstawową formą modlitwy. Ale jest też napisane, że oni się po prostu modlili. Co to, moi drodzy, znaczy, że oni się modlili? Jak oni się modlili? Psalmami, Słowem Bożym, odmawiali różaniec? No nie. Koronkę do Bożego Miłosierdzia? Też nie. Jak się modlili? Modlili się tak Jezus.
Modli się tak jak Pan Jezus. Maksym Wyznawca napisał takie ciekawe zdanie, bardzo ciekawe zdanie. Jezus Chrystus jest modelem naszego człowieczeństwa. Jezus Chrystus jest modelem naszego człowieczeństwa, zatem również jest modelem naszej modlitwy. To, moi drodzy, od Jezusa trzeba uczyć się modlitwy. Jak się Jezus modlił? Modlił się w świątyni, modlił się jak pobożni Żydzi w synagodze, ale przede wszystkim, pewnie to pamiętacie z Ewangelii, on bardzo często modlił się na osobności. Gdzieś odchodził na górę, modlił się na osobności. Spotykał się z Ojcem. Bardzo to wyraźnie widać na przykład podczas modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Jezus zostawił swoich uczniów, poszedł kawałek dalej się modlić do Ojca, mówić do Ojca, spotkać na modlitwie z Ojcem. Moi drodzy, to jest tak naprawdę klucz do sukcesu w każdej modlitwie. Spotkanie z Bogiem. Tylko teraz uwaga, jak my się mamy spotkać z Bogiem? W jakiej sferze mamy się spotkać z Bogiem? Proszę, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli, bo będę troszeczkę, nie że hejtował, ale być może, że poczujemy się dotknięci. Może tak. Mam nadzieję, że nie poczujecie się dotknięci tym, co powiem, ale będzie to bardzo ważne. Otóż święty Paweł w liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale podjął taką naukę, którą my, katolicy, chrześcijanie, przyjmujemy, że człowiek składa się z ciała, z duszy i z ducha. I tak naprawdę, żeby spotkać się z Bogiem w sposób porządny, to trzeba się spotkać z Bogiem w duchu. Trzeba się spotkać z Bogiem w duchu. Jeśli nasza modlitwa jest tylko i wyłącznie modlitwą powierzchowną, nie prowadzi do spotkania z Ojcem w duchu, to nie następuje przemiana człowieka. To nie następuje uświęcenie człowieka. To są trudne słowa, wiem, natomiast postaram się za chwileczkę to wytłumaczyć. Co to znaczy, że trzeba się spotkać w duchu z Bogiem? No, Pan Jezus o tym powiedział. Samarytance, też pamiętacie, że idzie taki czas, że będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, w duchu i w prawdzie. I moi drodzy, bardzo często jest tak, że ta nasza modlitwa jest, no właśnie, taka albo cielesna, albo modlimy się w sferze tylko i wyłącznie duszy. Sfera duszy to jest też sfera naturalna, czyli nasz rozum, wola, nasza pamięć, nasze emocje, nasze uczucia. I może być tak, że przychodzimy na mszę świętą, coś się rozmarzymy, pomyślimy coś i wyjdziemy nieprzemienieni, bo nie spotkaliśmy się z Bogiem w duchu. Może być tak, że weźmiesz do ręki różaniec i odmawiasz ten różaniec sobie, mówisz, i będzie to tylko i wyłącznie modlitwa taka cielesna, powiedzmy. Nie? Może być tak, że bierzesz różaniec do ręki, koronkę odmawiasz. Może być tak, że weźmiesz do ręki Pismo Święte i tylko rozmyślasz, co tam Pan Jezus robił i szukasz dziury w całym, albo tylko rozważasz jakoś tak teologicznie to, co tam jest napisane. Może, moi drodzy, tak być, że tylko i wyłącznie będziemy teologicznie podchodzić do Słowa Bożego. Teologia jeszcze nikogo nie zbawiła. Jest wielu teologów na tym świecie, którzy stracili wiarę. Naprawdę. Może być wyśmienitym teologiem, znawcą Pisma Świętego. Wielu księży też jest takich, którzy niestety straciło wiarę, a się dużo modlili na przykład, nie? Na zewnątrz. Więc, moi drodzy, jak się modlić w duchu? Otóż zobaczcie, że powiedziałem, że Pan Jezus jest przykładem takiej modlitwy i to nie jest tak, że ja to sobie wymyśliłem. To jest wyczytane z mądrych książek ludzi, którzy odkrywali modlitwę. Okazuje się, że pierwsi chrześcijanie, właściwie od III wieku, IV wieku i V wieku też, oni odkrywali to, że trzeba uciec gdzieś na osobność. Oni uciekali na pustynię. Właściwie wtedy zaczęło się taki okres, kiedy właściwie powstawali, w cudzysłowie powstawali, zaczęła się robić moda na ojców pustyni albo matki pustyni, bo kobiety też uciekały, po to, żeby uciec od świata i spotkać się w duchu z Bogiem, który ich przemieniał,
i prowadzili duchowe życie tak zwane. O kapłanach się mówi, że jest osobą duchowną. Powinien być człowiekiem, który prowadzi życie duchowe. Jak to jest, to pewnie wiecie, prawda, z kapłanami. Natomiast kapłan to powinna być osoba, która jest ekspertem w tym życiu duchowym. Co to znaczy, że powinien codziennie spotykać się z Bogiem na modlitwie w duchu. I moi drodzy, wcale nie chodzi o to, że na adoracji. Bo adorację też możemy przesiedzieć, patrząc się na Pana Jezusa, coś tam sobie mrucząc pod nosem. W duchu można się modlić nawet w pokoju, w domu, tam gdzie jesteśmy. Pan Jezus mówi, zresztą takie zdanie pamiętacie, jeśli chcesz się modlić, zamknij się w izdebce i zacznij się modlić, nie? Ojciec, który widzi, odda Tobie. Odda Tobie. Jak człowiek, moi drodzy, modli się w duchu, to wszystko zaczyna się zmieniać. To życie duchowe jest tak niesamowicie pociągające. Bóg, który się objawia człowiekowi, jest tak niesamowicie pociągający, że w niebie nie będzie nudy. Czasami ludzie się pytają, proszę Księdza, no jak tam będzie w niebie? Co będziemy robić? Będziemy się modlić, będziemy odkrywać Boga, będziemy żyć tym życiem duchowym pięknym, wspaniałym, cudownym. Ci ojcowie, którzy uciekali na pustynię, ojcowie pustyni, to na przykład święty Antoni znany, święty Jan Chryzostom, ciekawostka, chcieli go zrobić biskupem. On bardzo się bronił przed tym, bo to byłoby światowe życie, ale w końcu go przymusili. Święty Marcin Stur tak samo był ojcem pustyni, spotykał się z Bogiem, tak jak Pan Jezus na pustyni, rozmawiał z tym Bogiem, przeżywał życie duchowe, przeżywał Boga w swoim sercu. I kiedy kazano mu gdzieś tam zostać biskupem, powiedział absolutnie nie. Ale tak bardzo go przymusili, że postanowił pół tygodnia, nie wiem jak ten tydzień podzielił, ale pół tygodnia być biskupem i żył z ludźmi, a pół tygodnia był na pustyni i prowadził takie eremickie życie. To właśnie na początku wieku, właśnie trzecim, czwartym, piątym powstawały takie zakony jak na przykład Kartuzi. To życie takie monastyczne, duchowe, głębokie, wewnętrzne, które być może my znamy tylko i wyłącznie z zakonów, różnego rodzaju kontemplacyjnych. To jest, moi drodzy, inny świat. Inny świat, który on jest w tobie. I ty musisz go odkryć na modlitwie. Jeśli go nie odkryjesz na modlitwie, no to nie zostaniesz zupełnie przemieniony. To twoja pobożność będzie i moja pobożność będzie tylko i wyłącznie takim ślizganiem się po powierzchni. Będziemy sobie odmawiali pompojanki, różańce, nawet na adorację będziemy chodzili, śpiewali sobie ładnie. Ale jeśli nie spotkamy się w duchu z Bogiem, to On nas nie przemieni. On nas nie uświęci, On nas nie napełni. No i w końcu rzucimy to wszystko. I wielu tak miało, że chodziło do kościółka, na różańce, na mszę świętą nawet. Nie spotykali się z Bogiem, bo nie wiedzieli jak. Moi drodzy, jak spotkać się z Bogiem w duchu? Święty Jan od Krzyża pokazuje nam takie 5 takich kroków. Przede wszystkim mówi o tym, że musi być cisza. I wiem, że dla kogoś to może być już coś tragicznego, ale z Bogiem się chyba nie da inaczej spotkać jak w ciszy. Bóg mówi nie tylko w ciszy, ale cisza jest takim uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem. Zobaczcie, że to, co On podaje, ja tylko te krótkie 5 punktów podam, po to, żebyśmy no może chcieli wprowadzić swoje życie tą metodę modlitwy świętego Jana od Krzyża. Po pierwsze, On powiedział, aby się bardzo głęboko skupić. Bóg jest w nas. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, prawda? Odkąd? Od Chrztu Świętego. A my Pana Boga bardzo często szukamy gdzieś indziej. On też gdzieś indziej jest. Jest w Eucharystii, jest na uwielbieniu, nawet doświadczamy Go w sposób taki fizyczny, prawda? Bóg jest gdzieś indziej również, ale przede wszystkim jest w Twoim sercu. Przede wszystkim jest w Twoim sercu. Więc głębokie skupienie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest potrzebna, to jakieś czytanie duchowne. I On tutaj poleca oczywiście Słowo Boże, Ewangelię. Kościół nam daje na każdy dzień jakiś fragment Ewangelii, który możemy sobie przeczytać i pomóc sobie wejść w to skupienie modlitewne. Później mówi o takich rzeczach bardzo zewnętrznych, jak zamknięcie oczu, to jest jego trzeci punkt, Jana od Krzyża, i wyobrażenie sobie, że właśnie Jezus jest we mnie. No zobaczcie, że to jest taka forma modlitwy cielesnej, te oczy, prawda?
Trzeba sobie usiąść jakoś wygodnie w tym wszystkim, zamknąć oczy, żeby nie patrzeć na ten świat, który jest dookoła mnie, ale żeby skupić się na swoim sercu. Czwarty, już trudniejszy, patrzenie na Jezusa, który we mnie jest. No i piąty to jest takie wzbudzenie aktu wiary. I on uważa, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, akt wiary. Zobaczcie, że Pan Jezus bardzo często mówił o tym akcie wiary. Gdybyście mieli wiarę, jak wszystko możliwe jest dla tego, który wierzy. Że Pan Jezus ciągle mówił o to, żeby, o tym, żeby wierzyć. Żeby wierzyć. Że On w nas mieszka. Od Chrztu Świętego. On nie mieszka na przykład w ludziach nieochrzczonych. W muzułmanach, w hindusach, nawet w Żydach. Prawda? Natomiast nas, chrześcijanach, Bóg mieszka. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I moi drodzy, całe to życie duchowe, modlitwa w duchu polega na tym, żeby dotrzeć do Boga, który jest w moim sercu, w moim wnętrzu. Dlatego tak wielu świętych i współczesnych coraz częściej mówi o tym, żeby przeżywać mszę świętą sercem. Modlić się na różańcu dobrze, ale módl się na różańcu sercem. Jesteś na uwielbieniu, a nie tylko śpiewaj pioseneczki, które są fajne, ale módl się sercem. Przeżywaj wiarę i te akty religijne sercem. I to wtedy będzie ciebie przemieniało. I to będziesz widział po pokoju, który będziesz miał w swoim sercu. To będziesz widział po tym, że będziesz coraz bardziej mądrą osobą, że Pan Bóg cię będzie uzdrawiał fizycznie również, bo w końcu jesteś Jego świątynią. Człowiek, który się prawdziwie modli, wzrasta w Bogu. Wzrasta w mądrości, wzrasta w pokoju, idzie ewangelizować do świata. Tak właśnie wygląda życie człowieka, który spotyka się z Bogiem. To jest niesamowity dynamizm, niesamowita radość, niesamowity pokój. Widać to po świętych. Ja trochę myślę, że kilku świętych znam współczesnych. Tak uważam, że to są święci. Niektórych znam tylko z telewizji. Dla mnie Raniero Cantalamessa jest świętym człowiekiem. Ojciec Raniero Cantalamessa, franciszkanin, niesamowicie mądrym. On się modli w duchu. Jest niesamowitym charyzmatykiem, bo odkrył w duchu, że Bóg daje ludziom charyzmaty, żeby sobie ludzie pomagali, żeby budować i rozszerzać Kościół. Jest pod niesamowitym charyzmatykiem. Jan Bosko, akurat ten nie żyje, natomiast też był niesamowitym człowiekiem, który modlił się, spotykał w ciszy z Bogiem. I później, jak mówią przekazy, nie tylko śnił, bo my znamy go z tych snów prorockich, nie tylko jakieś prorockie sny miał, ale on mówił prorokując do innych, wskrzeszał swoich młodzieńców. Na chwilę niektórych, tylko niektórych na dłużej. Więc ci, którzy żyją w duchu, czynią cuda. Najpierw te cuda widać na własnym życiu, bo wraca pokój, jakieś uzdrowienia, radość, uśmiech, zadowolenie z życia. A później zaczyna to niesamowicie się rozprzestrzeniać. Ten człowiek zaraża w cudzysłowie, przepraszam za słowo, takie nie za bardzo, zaraża Duchem Świętym innych. Dlatego, moi drodzy, starajmy się, wiem, że to trudne jest, wejść w siebie w jakiś sposób, uwielbiać nie tylko słowami, modlić nie tylko słowami, nie tylko patrzeć i adorować Pana Jezusa, ale starajmy się przeżywać wiarę sercem. Nie wiem, czy powiedziałem w miarę dokładnie i czy jasno się wyraziłem, bo o tym się bardzo trudno mówi. Zrozumie mnie ten, kto taką modlitwę praktykuje, a kto nie praktykuje, warto sobie kupić książkę jedną, drugą, trzecią o modlitwie w ciszy na przykład, o modlitwie głębi, o modlitwie kontemplacyjnej, o modlitwie sercem. Jest całe mnóstwo takich książek dzisiaj przez wielu teologów, praktyków, którzy opisują, jak spotkać się z Bogiem, a jak się z Nim przypadkiem nie minąć. Bo w modlitwie, moi drodzy, o to chodzi, aby spotkać się z Bogiem, z Duchem Świętym, który nas przemieni, który nas ubóstwi i uświęci.